Wybierz przenośny Wi-Fi, a smartfon otrzymasz w prezencie. Tylko w naszym salonie do wygrania 3-dniowy pobyt w hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Salon sieci Play w Podcieniach zaprasza. Ulica 1 Maja 30/40. Play. Piotr Sęczkowski, od 16 lat związany z samorządem powiatowym i gminnym w Poddębicach. Od 2006 roku burmistrz Poddębic, autor zrealizowanych w tej gminie wielomilionowych przedsięwzięć. Budowy odwiertu termalnego, basenów, Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie, rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego i modernizacji Centrum Poddębic. Piotr Sęczkowski ma 42 lata. Wyższe wykształcenie z zakresu administracji. Sprawdziłem się jako samorządowiec. Wiem, co trapi ludzi w regionie. Zrobiłem wiele jako burmistrz Poddębic. Chcę dokonać jeszcze więcej jako poseł. W tym bloku się urodziłam. Szkoła podstawowa numer 6 była tuż za rogiem. W Staszicu poznałam wielu przyjaciół, a najlepsze lody jedliśmy w Kacperku. W Zgierzu zaczęłam swoją pierwszą pracę i wciąż pracuję dla swojego rodzinnego miasta. Ponad 400 tysięcy złotych zebranych podczas Balu Czerwonej Róży trafiło do zgierskich beneficjentów. Chorych dzieci, stowarzyszeń, szpitala wojewódzkiego i hospicjum. Przyczyniłam się także do generalnego remontu jednostki powiatowej straży pożarnej. Co roku organizuję akcje wręczania paczek dla najmłodszych oraz porady prawne dla mieszkańców. Tutaj sama przyjeżdżam po porady. Do rodziców. Agnieszka Hanajczyk, kandydat do Sejmu RP. Drugie miejsce na liście numer 2. Swoją aktywność polityczną rozpocząłem w 1980 roku, kiedy zostałem przewodniczącym Solidarności w Łasku. Potem byłem internowany. W 1990 roku zostałem burmistrzem Łasku, a od 10 lat jestem senatorem Rzeczypospolitej. 3 razy Państwo zaufali mi dotychczas w wyborach. Jako senator głównie zajmowałem się sprawami dróg. Uważałem, że jest to najważniejsza rzecz, którą mogę zrobić dla mojego terenu. W przyszłej kadencji zamierzam zajmować się wykorzystaniem gospodarczym terenów położonych wzdłuż S8, S14, a także rozwojem gmin. Zawsze starałem się pomagać ludziom potrzebującym, dlatego działalność charytatywna i filantropijna w mojej aktywności parlamentarnej też odgrywała bardzo ważną rolę. Pomagać ludziom, wspierać gospodarkę. Andrzej Owczary. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że my mamy taką drużynę, która jest w stanie zmienić kraj. Mamy kandydatkę na premiera, Beatę Szydło. Potrzebujemy drużyny. Ja chciałbym zwrócić uwagę na Grzegorza Schreibera, obecnego posła. Naprawdę znakomity człowiek. Kiedyś w 2008 roku razem pisaliśmy program. Program dla Rzeczypospolitej. Grzegorz, powtarzam, warto to. Łukasz Rzepecki to młody, ale kompetentny kandydat. Sekretarz Prawa i Sprawiedliwości w województwie łódzkim. Najmłodszy radny wybrany na drugą kadencję. Od 4 lat jest dyrektorem biura poselskiego Marcina Mastalerka. Jest również bliskim współpracownikiem europosła Janusza Wojciechowskiego. Razem z Beatą Szydło tworzą drużynę Prawa i Sprawiedliwości. Łukasz Rzepecki, numer 8 w Twoim powiecie na liście PiS. Damy radę! Wybieramy ważnych przedstawicieli naszego państwa, którzy będą nas reprezentowali. Deklaruję jako doświadczony prawnik, jako samorządowiec z pasją, właściwe wykonywanie pracy posła. Proszę o poparcie. Numer 9 na liście PSL.
Artur Dunin, dzięki zaufaniu i poparciu z Państwa strony, przez dwie kadencje z sukcesami reprezentuje interesy swojego regionu w parlamencie. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jest członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Artur Dunin to poseł z jedną z najwyższych frekwencji w głosowaniach, autor wielu projektów i ustaw w kluczowych dla polskiego społeczeństwa tematach. Na co dzień oddany sprawom lokalnym, organizuje i wspiera liczne akcje społeczne i działania charytatywne oraz pomaga fundacjom pożytku publicznego. Tak jak 8 i 4 lata temu, startuje z ostatniego miejsca z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu 11 obejmującym zachodnie tereny województwa łódzkiego. Zawsze działa zgodnie z zasadą, bo liczy się człowiek. Szanowni Państwo, Polska jest tu i teraz. Dlatego jestem za ochroną polskiej ziemi, opodatkowaniem hipermarketów, darmowymi lekami dla dzieci i emerytów, zwolnieniem najuboższych z podatków, darmowymi obiadami dla dzieci w szkołach, urzędami skarbowymi, które pomagają podatnikowi. Jednocześnie jestem przeciw prywatyzacji polskich lasów, niekontrolowanemu napływowi imigrantów do Polski, niekorzystnej dla kraju prywatyzacji strategicznych polskich przedsiębiorstw, oddawaniu polskich banków w obce ręce, opodatkowaniu oszczędności Polaków, niekontrolowanemu sprowadzaniu obcej żywności do Polski. Szanowni Państwo, nazywam się Paweł Bejda i kandyduję do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego proszę Państwa o głos. Paweł Bejda, kandydat numer 1 do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z listy PSL. Piątek 16 października. Emila Okupska. Zapraszam na ostatnie w tym tygodniu wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w serwisie powiemy m.in. o konkursie, jaki ratusz rozpisał na zagospodarowanie starego młyna przy ulicy Długiej. Chyba w samą porę, bo zrujnowany budynek sypie się coraz bardziej. Rok 2016 spodziewamy się możliwości składania wniosków na rozpoczęcie realizacji prac związanych z rewitalizacją i od tego jest to zależne, kiedy tak naprawdę ten proces ruszy. A także o niebezpiecznych manewrach kierowców pod szkołami na osiedlu 650-lecia. Jest to niebezpieczne. Rodzice chcieliby podjechać jak najbliżej szkoły, przed 8 rano, pośpiech, śpieszą się do pracy. Zdarzały nam się tutaj nawet stłuczki rodziców. Ponad 50 specjalistów, kierowników i pracowników ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, a także policji z terenu powiatu zgierskiego wzięło udział w konferencji dotyczącej współpracy między instytucjami zajmującymi się świadczeniem usług z zakresu wsparcia potrzebujących. Na pierwszy plan wysunęła się potrzeba poprawy bezpieczeństwa pracowników socjalnych, którzy stykając się z różnymi ludźmi narażają nawet swoje życie. Co jakiś czas ogólnopolskie media donoszą o atakach podopiecznych placówek pomocy społecznej na same instytucje, ale i na pracowników socjalnych. Do jednego z najbardziej tragicznych zdarzeń doszło pod koniec zeszłego roku w Makowie, kiedy jeden z klientów tamtejszego ośrodka pomocy społecznej polał i podpalił pomieszczenie, w którym znajdowały się urzędniczki, chcąc zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo pracowników pomocy społecznej. W czwartek w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się specjalne spotkanie. Zorganizowaliśmy tą konferencję jako Starostwo Powiatowe w Zgierzu, a właściwie przy pomocy naszej jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które jest jednostką, która ma w swoim założeniu koordynować pracę wśród wszystkich ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu zgierskiego. I na ostatnim spotkaniu z kierownikami ośrodków doszliśmy do wniosku, że zachodzi konieczność zorganizowania konferencji dla pracowników opieki społecznej, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych z trudnym klientem. Wiemy, że ostatnio miało miejsce kilka takich zdarzeń na terenie naszego kraju, więc chcemy przygotować pracowników do takich sytuacji stresowych. Został zaproszony też komendant Komendy Powiatowej Policji, komendanci poszczególnych komisariatów. Monitorując tutaj pracę pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu,
stwierdzam, że jest taka potrzeba, tak? Jest taka potrzeba, żeby wesprzeć wszystkich pracowników stresujących się w trakcie wykonywania swoich zadań z tytułu takiego, że borykamy się z różnymi przypadkami, tak, agresji ze strony klienta. Podczas spotkania dyskutowano również na temat współpracy asystenta rodziny z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej czy pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Poruszono także kwestie odnośnie tego, jak pracownicy socjalni powinni sobie radzić w sytuacjach kryzysowych, takich jak na przykład ataki słowne lub fizyczne. To jednak ostatnie wydarzenia związane z przemocą wobec pracowników skłoniły wiele ośrodków pomocy społecznej do specjalnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa urzędników. Takie kroki podjął również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu. To są bardzo sporadyczne przypadki, niemniej jednak zdarzają się. W tym roku mieliśmy jeden taki przypadek osoby, która no tutaj jakby słownie i no nie cieleśnie na szczęście, ale słownie groziła pracownikowi socjalnemu podczas wykonywania jego obowiązków w budynku ośrodka. Także no czujemy to brzemię odpowiedzialności za pracowników. Staramy się również zabezpieczyć tutaj bezpieczeństwo naszych pracowników i w tym roku ośrodek podjął konkretne kroki. Został zamontowany monitoring na terenie obydwu placówek, jak również dzwonki napadowe, które mają ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Nie tylko urzędnicy, którzy na co dzień spędzają czas w siedzibie MOPS-u, mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie. Na atak ze strony podopiecznych narażeni są również pracownicy socjalni, którzy odwiedzają klientów ośrodków pomocy społecznej w ich domach. Tutaj mamy już wypracowane stałe procedury i tutaj współpracujemy z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu i w takich przypadkach, gdzie istnieje zagrożenie, że może dojść do niebezpiecznej sytuacji, prosimy o pomoc dzielnicowych, funkcjonariuszy policji bądź straży miejskiej, ale z reguły pracownicy są również pouczani, że pierwsza wizyta w środowisku z reguły następuje w towarzystwie drugiego pracownika socjalnego. W związku z takimi zdarzeniami tego typu spotkania i warsztaty są niezwykle istotne. Dzięki nim kierownicy i dyrektorzy zdobywają nie tylko dodatkową wiedzę, ale co najważniejsze, dochodzi między nimi do wymiany cennych doświadczeń, które z pewnością każdy z nich będzie mógł wdrożyć w swojej placówce. Jeszcze do niedawna jeden z budynków przy ośrodku szkolno-wychowawczym pełnił funkcję biurowca. Teraz jest w pełni wyposażonym i nowoczesnym przedszkolem, które od tego roku szkolnego rozpoczęło swoją działalność. Przy okazji otwarcia placówki powstała również interaktywna ekopracownia, która w znacznym stopniu ułatwi uczniom naukę. Na początku były tylko marzenia, które dziś stały się rzeczywistością. W dużej mierze dzięki wolontariuszom ze Stanów Zjednoczonych, którzy w okresie wakacyjnym odremontowali pomieszczenia. Przedszkole specjalne może teraz funkcjonować i dawać radość najmłodszym. Zapotrzebowanie na tego typu działalność zapewne będzie spore, ponieważ jest to jedyna taka placówka w Zgierzu. Jest potrzeba, mamy obecnie na razie czwórkę dzieci, wspaniałych puchatków, przedszkolaczków. Myślę, że potrzeba jest, jest to przedszkole specjalne przy ośrodku specjalnym, także myślę, że jest duża potrzeba. Sale przedszkola emanują ciepłem, aż nie chce się z nich wychodzić. W pomieszczeniach można spotkać się z ulubionymi postaciami z bajek. Dzieci zapewne czują się tu jak u siebie w domu. Podoba mi się bardzo przede wszystkim podejście tutaj pedagogiczne, jest bardzo na wysokim poziomie. Atmosfera typowo rodzinna jest tutaj. Dzieci są bardzo zadowolone, są dokarmione, zawsze wracają najedzone. Córka zawsze wraca najedzona. Naprawdę serdecznie mogę polecić to przedszkole. Wrażenia są bardzo pozytywne. Dziecko jest bardzo zadowolone. W zasadzie chyba lepiej się czuje niż wracając do domu po przedszkolu. Jest masa zajęć. Panie są wspaniałe. Także same pozytywy. Wraz z otwarciem nowego przedszkola powstała także ekopracownia. Sala została wyposażona w nowoczesny sprzęt, między innymi w tablice interaktywne. Wszystko po to, aby przez doświadczenie dzieciom łatwiej było się uczyć. W ekopracowni oprócz typowych zajęć dydaktycznych, czyli zajęć biologii, chemii,
fizyki i przyrody. Będą odbywały się zajęcia ekologiczne, zajęcia pozalekcyjne, które będą uczestniczyły dzieci należące do klubu Eko, działającego w naszym ośrodku. Z pracowni będą korzystać też dzieci grupy internatowe, które będą mogły sobie przeprowadzać zajęcia o charakterze ekologicznym. No i zajęcia dodatkowe, przygotowujące dzieci zdolne do olimpiad, do konkursów przedmiotowych jakichś i zajęcia wyrównujące braki edukacyjne, czyli dydaktyczno-wyrównawcze, też ekologiczne i inne będą odbywały się w tej pracowni. Powstanie tego przedszkola potwierdza to, że jak się chce, to można, a uczniowie mają powody do zadowolenia, ponieważ ich sale wyglądają bajkowo, natomiast ekopracownia sprawia, że aż chce się uczyć. Miasto zorganizowało konkurs na najlepszy projekt przebudowy Starego Młyna. Wszystko wskazuje na to, że po kapitalnym remoncie siedzibę w nim znajdzie Zgierskie Centrum Kultury. Od lat niszczejący budynek jest dziś ruiną, którą porosły drzewa. Na dodatek ze zmurszałych murów wypadają cegły, które stwarzają niebezpieczeństwo dla przechodniów. Rozbite cegły na chodniku przy Starym Młynie to nie przypadek. Co jakiś czas spadają z mocno już zniszczonego budynku. Aby nie doszło do nieszczęścia, Straż Miejska ogrodziła teren taśmą, ale takie zabezpieczenie nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Przez nieuwagę ktoś może przecież wejść bez wielkich przeszkód w niebezpieczną strefę. Natomiast sam plac przed budynkiem zachęca do spacerowania. Odremontowane chodniki, postawione ławki i latarnie. Tylko ten młyn, jakiś taki bardziej stary i straszny. No i bardzo to nieładnie wygląda, no tutaj tak elegancko porobione, a ten młyn przeszkadza. Taki budynek to powinien być jak najszybciej albo zremontowany, albo zburzony, albo cokolwiek, bo to straszy po prostu. Tutaj zrobili bardzo ładny, tutaj te ławeczki, tą kostkę położyli. To jest taka ozdoba Zgierza. Miasto ma zamiar wyremontować budynek. W tym celu zorganizowano konkurs na najlepszy projekt adaptacji Starego Młyna. Mieszkańcy mogli głosować przez internet na propozycje architektów, jednak decydujący głos należał do komisji, której w skład wchodzili m.in. eksperci z dziedziny architektury. Po konsultacjach zadecydowano, że budynek będzie przeznaczony na nowe Centrum Kultury, gdzie MOK i MDEK będą miały swoją siedzibę. Jest to na razie plan, na jego realizację będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Co do czasu realizacji projektu, to tak naprawdę od roku, myślę, 17-18 możemy mówić, kiedy rozpoczną się faktyczne możliwości działań w ramach łódzkiego obszaru metropolitalnego. Rok 2016 spodziewamy się możliwości składania wniosków na rozpoczęcie realizacji prac związanych z rewitalizacją i od tego jest to zależne, kiedy tak naprawdę ten proces ruszy. Musimy pamiętać o tym, że musimy wyłonić wykonawcę w postępowaniu przetargowym, postępowaniu, które będzie też swój czas musiał trwać, stąd też trudno dzisiaj określić, ale liczymy taką faktyczną realizację na rok 17-18. Do tego czasu z muru budynku zapewne odpadnie jeszcze nie jedna cegła, oby nie zrobiła nikomu krzywdy. Sam projekt przebudowy Starego Młyna robi wrażenie, na pewno będzie ładnie i bezpiecznie. I w końcu budynek będzie się dobrze komponował z wyremontowanym placem. Gdy jednym spieszą na ratunek, innym żyć nie dają. Mieszkańcy bloków przy ulicy Parzęczewskiej skarżą się na uciążliwość sygnałów karetek dojeżdżających do szpitala wojewódzkiego. Według nich syreny są używane przez pojazdy uprzywilejowane, często zupełnie niepotrzebnie. Ulica Gałczyńskiego i Parzęczewska jest tym skrzyżowaniem, przez które karetki pogotowia przejeżdżają kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy dziennie. Widok pospiesznie jadącego na ratunek ambulansu nie dziwi ani pieszych, ani kierowców. Migające na pojeździe światła i ostry dźwięk syren również pozornie nie są niczym zaskakującym. To jednak to, co dla jednych jest naturalne, innym z kolei uprzykrza życie. W szczególności mowa o mieszkańcach z bloków położonych tuż przy ulicy Gałczyńskiego. Mieszkamy w tym miejscu, co mieszkamy i tutaj te dwa bloki, 12, 13, to jest takie newralgiczne miejsce, zawężone i tu jest huk potworny. Zresztą, gdyby się przejść po klatce, znaczy po mieszkańcach, to by powiedzieli więcej. A to są starsi ludzie i naprawdę im to przeszkadza też. Ale to nie ze względu na wiek, bo to wszystkim jak dojeżdżają do skrzyżowania i to jest też charakterystyczna rzecz, dojeżdżają do skrzyżowania, oni mają, nie wiem, modulatory, podejrzewam, dźwięku. I jak włączy ten modulator, no to już włos się jeży i się żyć nie chce, ale
Trzeba żyć, no co zrobię. Ja już się na stare lata nie będę przeprowadzał. Podjeżdża pod skrzyżowanie, nie ma nikogo, on włącza i to jest tam największym z tym sygnał. To jest naprawdę jest bolesne, no. Dla wszystkich, no. A najgorzej jest teraz tego zimową porą, wszyscy są w domu, no. Bo latem to mało kto jest w domu. Najwięcej stare ludzie używają, no. To jest naprawdę ciężko jest wytrzymać. Nie tylko w dzień dźwięk karetek nie daje spokojnie żyć mieszkańcom bloków. Bardzo uciążliwy jest on również wieczorem i nocą. Zgierza nie rozumieją potrzeby wyjazdu do chorych czy ofiar wypadków, uważają jednak, że syreny nie zawsze są uruchamiane słusznie. W ciągu dnia to może jeszcze tak bardzo nie przeszkadza, ale w nocy albo już późnym wieczorem to najbardziej. No jednak ten sygnał jest taki uciążliwy dla tych mieszkańców, szczególnie dla mieszkańców tutaj tych bloków wokół. Karetki mnie wyprowadzają z równowagi, tracę orientację. Przyciskam uszy, żebym nie słyszał tego. To jest za głośno i to należałoby zmienić. To jednak przepisy ruchu drogowego jasno określają, że podczas wezwania w trybie alarmowym sygnał dźwiękowy świetlny musi być włączony, bez względu na porę dnia. Taki status naznacza dyspozytor. Może zdarzyć się, że dźwięk zostanie wyłączony w miejscach pustych, na przykład osiedlach. Jednak z reguły dzieje się tak dopiero po dojechaniu karetki na miejsce. Ja to rozumiem, wcale się nie dziwię tym mieszkańcom tych bloków, bo sam był zdenerwowany, gdybyśmy słyszeli ciągle te sygnały dźwiękowe, no ale do tego nas ustawa zobowiązuje. Używając sygnałów świetlnych musimy używać sygnałów dźwiękowych, gdyż gdybyśmy używali tylko sygnałów świetlnych i gdyby się coś stało, to wtedy jesteśmy brani do odpowiedzialności, także my nie mamy wyjścia. Staramy się włączać te sygnały tutaj przed samym skrzyżowaniem, bo dojeżdżając do skrzyżowania już muszą nas uczestnicy dróg słyszeć wcześniej, gdyż chodzi o nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo ludzi, których wieziemy. Także no my po prostu nie mamy wyjścia innego. Jeżeli jest taka sytuacja, że włączamy sygnały gdzieś przed skrzyżowaniem, to jest nam nadana wizyta bardzo pilna przez radio lub przez telefon i wtedy to po prostu na zewnątrz tak wygląda, że my sobie włączyliśmy sygnały, ale to jest inaczej. My po prostu jedziemy wtedy na daną wizytę, gdzie mamy ją wrzuconą w czasie naszej podróży. Póki co wszystkim mieszkającym nieopodal szpitala wojewódzkiego pozostaje cierpliwie znosić dźwięk syren i wciąż znosić wieczorne i nocne hałasy. Chociaż innym zgierzanom, którzy na co dzień nie mieszkają w pobliżu bazy karetek pogotowia, taka sytuacja może wydawać się kuriozalna, to na terenie całego kraju coraz częściej dochodzi do skarg ze strony osób, którym nocne wyjazdy ambulansów zakłócają spokojny wypoczynek i sen. Niestety ich protesty są bezskuteczne, bo bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem. Tym sposobem dla dobra ogółu muszą po raz kolejny poświęcić się pojedyncze jednostki. Bezpieczna droga do szkoły. Pod takim hasłem policja co roku organizuje specjalne akcje edukacyjne. Tymczasem to sami rodzice uczniów często wykazują się brakiem wyobraźni, odwożąc swoje pociechy najchętniej pod same drzwi placówek. Przez pośpiech kierujący często zapominają, że szybciej wcale nie oznacza bezpieczniej. Rafał Woźniak sprawdził dziś sytuację pod szkołą podstawową nr 12 i gimnazjum nr 3. Przed godziną 8 przy szkołach ruch jak w godzinach szczytu, a drogi dojazdowe do placówek często nie są przystosowane na tak wzmożony ruch. Jadąc do gimnazjum nr 3 trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ na jednym ze skrzyżowań przy szkole jest słaba widoczność przez rosnący żywopłot. Droga dojazdowa do naszej placówki, czyli do gimnazjum nr 3 w Zgierzu, ta, która jakby wiedzie od strony ulicy Kamiennej pod szkołę, i również droga dojazdowa do basenu jest niebezpieczna, dlatego że jest wąska. Zakręt na tej drodze jest pod kątem 90 stopni i rzeczywiście jest taka sytuacja, że dwa samochody wymijające się na tym zakręcie mogą mieć problem z bezpieczeństwem. Tutaj niebezpieczne jeszcze jest to, że akurat na tym zakręcie znajduje się dosyć duże drzewo. Ten newralgiczny skręt nie stwarzałby takich problemów, gdyby kierowcy wybierali drogę przez pętlę, która w znacznym stopniu ułatwia przejazd. Niewielu rodziców korzysta jednak z tego rozwiązania, a przecież byłoby wygodniej i bezpieczniej. Jeszcze gorzej jest z odpowiedzialnością kierowców przy szkole podstawowej nr 12. Przez pośpiech rodzice podejmują często irracjonalne decyzje. Ruch jak w Rzymie. Rodzice
przywożąc dzieci. No, wzmożony tutaj mamy ruch samochodowy niestety. Jest to niebezpieczne. Rodzice chcieliby podjechać jak najbliżej szkoły. Przed 8 rano, pośpiech, śpieszą się do pracy. Zdarzały nam się tutaj nawet stłuczki rodziców. Często obserwujemy też naprawdę nieodpowiedzialne zachowania rodziców, którzy wysadzają dzieci na skrzyżowaniu. No i jadą sobie dalej do pracy. Jak widzą Państwo, samochody zatrzymują się na środku skrzyżowania. Nie wygląda to zbyt bezpiecznie, szczególnie, że z aut wysiadają dzieci. Zmiana organizacji ruchu nie pomoże tutaj zbyt wiele, dopóki kierowcy nie zachowają w sobie trochę rozsądku. Ostatni przed wyborami weekend zapowiada się bardzo emocjonująco. Dla tych, których interesuje polityka, ale także dla tych, którzy wolą od niej odpocząć, przygotowaliśmy jak co piątek kilka propozycji. Dziś znajdujemy się w Spółdzielczym Domu Kultury. O sobotnim wydarzeniu opowie nam Michał Kaźmierczak. W sobotę na tej sali, czyli sali widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury, odbędziemy debatę. Debatę z 6 przedstawicielami komitetów wyborczych, którzy kandydować będą na urząd posła 9 kadencji. No cóż, pytania będą na pewno podchwytliwe. Będziemy pytali zarówno w imieniu redakcji Panoramy Zgierskiej, jak i Telewizji Centrum, którzy są organizatorami wydarzenia, jak i będziemy pytali również w imieniu naszych czytelników i widzów, więc będzie tego bardzo, bardzo dużo. Mamy nadzieję, że dowiemy się tak naprawdę, jakie zmiany planują dla naszego regionu nasi kandydaci na posłów. Mamy nadzieję, że poznamy dokładnie programy ich partii. No i mamy nadzieję, że da nam to pewną jasność, jeżeli chodzi o wybór, na ten wiadomo już 25 października, więc mamy nadzieję, że po tej debacie wszyscy będziemy dobrze przygotowani. Debata rozpocznie się o godzinie 17, więc serdecznie wszystkich zapraszamy. Oprócz tego również w klubie Agrawka w sobotę o godzinie 20 odbędzie się koncert The Windows i Bunkier. Wstęp płatny, bilety po 15-20 zł. 16 października o godzinie 17 w Bibliotece Głównej odbędzie się spotkanie pod tytułem Zapisane w pamięci. Będzie to wieczór wspomnień o redaktorze Michale Strzeleckim. Natomiast od 22 do 24 października w Kościele Opatrzności Bożej przy ulicy Spacerowej 2 odbędą się spotkania z księdzem Sławomirem Sikorą, przedstawicielem ProChrist, czyli ruchem skupiającym chrześcijan różnych wyznań. Wstęp bezpłatny. A już 22 października w Centrum Kultury Dziecka odbędzie się finał 7 jesiennego turnieju bajkowych strof. Oprócz części konkursowej organizatorzy zaplanowali wernisaż prac plastycznych oraz spotkanie z autorką i bohaterką tegorocznego konkursu Joanną Papuzińską. A dziś wydarzenia to już wszystko. Zaraz po nich zapraszam w imieniu Czarka Adamskiego na program W Centrum Uwagi, który dziś będzie rozmową o sytuacji zgierskiej oświaty. Tradycyjnie zachęcam także do śledzenia naszych programów w internecie poprzez naszą stronę, serwis YouTube oraz Facebooka. Dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i do zobaczenia. Piotr Sęczkowski, od 16 lat związany z samorządem powiatowym i gminnym w Poddębicach. Od 2006 roku burmistrz Poddębic, autor zrealizowanych w tej gminie wielomilionowych przedsięwzięć. Budowy odwiertu termalnego, basenów, centrum turystyki i rekreacji w Byczynie, rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego i modernizacji centrum Poddębic. Piotr Sęczkowski ma 42 lata. Wyższe wykształcenie z zakresu administracji. Sprawdziłem się jako samorządowiec. Wiem, co trapi ludzi w regionie. Zrobiłem wiele jako burmistrz Poddębic. Chcę dokonać jeszcze więcej jako poseł.
Polacy chcą uczciwych polityków, dbających o dobra wspólne, troszczących się o rozwój kraju, pracowitych, rozumiejących ludzi. W Sejmie powinni zasiadać liderzy, którzy wiedzą, jak dobrze rządzić kraj. Grzegorz Schreiber jest politykiem, któremu ludzie ufają i dobrze reprezentuje ich w parlamencie. Grzegorz Schreiber to pewny człowiek w drużynie Prawa i Sprawiedliwości. 25 października zagłosuj na Grzegorza Schreibera, numer 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Człowiek – najlepsza inwestycja. O tym nikogo nie trzeba przekonywać. Zobacz, jak zmieniamy Łódzkie. Dla Ciebie. Przy obecnie rozkopanej i zakorkowanej Łodzi rower elektryczny to jest znakomity środek transportu, żeby dojechać do pracy, nie spocić się i nie nastać w korkach. Paweł Adamski, jestem absolwentem Politechniki Łódzkiej i Area Métiers Paris Tech. Tomasz Mokrosiński. Od dziecka interesuję się motoryzacją. W konkursie Kreatywna Przedsiębiorczość organizowanym przez Łódź Art Center udało się zdobyć i mi, i koledze dofinansowanie na start. Poczuj miasto. Nie spaliny. Szanowni Państwo, znajdujemy się w najnowocześniejszym zapleczu utrzymaniowo-naprawczym na stacji Łódź-Widzew. Jest to zaplecze Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zaplecze, które zostało wybudowane zarówno ze środków unijnych, jak i ze wkładu własnego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Wartość tego projektu całego to jest 450 milionów, to jest zaplecze i dostawa taboru. Na obecną chwilę jest 80% dofinansowania unijnego, a to dofinansowanie dlatego, bo ten projekt jest wzorowo po prostu wypełniany. Wystarczy rzut oka na nowoczesne składy i każdy nabiera ochoty na choćby krótkie wojaże po regionie. Nazywam się Rafał Spętany i jestem trzykrotnym stypendystą Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej. Fundusze pozwoliły mi na skupienie się na rozwoju bez spoglądania na wykorzystywanie moich umiejętności do zarabiania pieniędzy. Bionano Park to jeden z największych w Polsce kompleksów laboratoryjnych. To doskonałe miejsce dla rozwoju firm, które łączy świat nauki, biznesu i lokalnego samorządu. Naukowcy prowadzą tu badania, a przedsiębiorcy mogą testować swoje produkty i technologie na każdym etapie wprowadzania ich na rynek. Dzięki funduszom europejskim Centrum Bełchatowa przeszło prawdziwą metamorfozę. Po przeprowadzonej rewitalizacji jest miejscem tętniącym życiem i dynamicznym, jak na energetyczną stolicę Polski przystało. Ogródki kawiarniane i plac zabaw dla najmłodszych sprawiają, że jest to jedno z ulubionych przez bełchatowian miejsc wypoczynku. Niebywałą atrakcją jest także nowoczesne Centrum Kultury z multimedialną ekspozycją Giganty Mocy. Miejskie Centrum Kultury to miejsce integrujące mieszkańców Bełchatowa, a przy tym nowoczesna wizytówka całego regionu łódzkiego. Zobacz, jak zmieniamy Łódzkie. Dla Ciebie.